Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG, piątkowe wydanie. Maciej Głogowski, witam. W tej chwili jest 9:09, a w naszym studio pani Joanna Solska, tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Konrad Sadurski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan profesor Sebastian Buczek, Szkoła Główna Handlowa i prezes Quercus TFI. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. WIG20 na rozpoczęciu dzisiejszych notowań zyskał 0,07%, zanotował 2307 punktów. Podstawowy WIG był na plusie 0,14%. Euro do dolara to jest w tej chwili 1,30. Za dolara płaci się 3,24 zł, za euro płaci się 4,24 zł, a za franka 3,51,68 zł. Tak dokładnie, 3,51,68 zł. Wczoraj WIG20, przypomnę, zyskał ponad, grubo ponad 2%, momentami nawet 3. Panie prezesie, co takiego dobrego się dzieje? Hossa, powrót hossy. Tak? Będziemy dalej rozmawiać. I tak już będzie zawsze teraz? Nie, ale o tym dalej powiemy coś więcej. Tak? Dalej powiemy o tym? Tak. No dobrze. A państwo by odwołali ministra zdrowia, czy nie? Bo czekamy teraz na głosowanie. Podobno nie ma już większych problemów w służbie zdrowia. Ustawa zaczęła działać. To co, wszystko w porządku jest? Nie, ja bym nie odwoływała. Mało tego, spodziewam się jeszcze różnych wielu perturbacji, ponieważ ta ustawa narusza tak wiele interesów różnych grup, że ona gładko nie przejdzie, pomijając niektóre zapisy bardzo niezręczne i niefortunne. To nawet gdyby ich nie było, to spokoju by nie było, więc ja nie Arłukowicza obarczam winą za to. Nie Arłukowicza, a jeśli nie Arłukowicza, to kogoś innego pani obarcza, to kogo? Nie, myślę, że trochę w tym niechlujstwa przy uchwalaniu było tej ustawy, no ale potem ta cisza też była dość zdumiewająca. Ta cisza wszystkich środowisk dookoła? Oczywiście, że dopiero zaczęły protestować wtedy, kiedy to było dolegliwe dla pacjentów. No bo o to chodziło, żeby było dolegliwe dla pacjentów. Konrad Sadurski? Minister nie był twórcą tej ustawy. O ile sobie dobrze przypominam, to wcześniej nawet wypowiadał się przeciwko tej ustawie. Więc teraz rozumiem, a to działa na jego korzyść czy niekorzyść? Bo nie okoliczność wiem. Łagodząca. Daje swoją twarz ze względu, rozumiem, na stanowisko, które zdecydował się piastować. Natomiast problemy ustawy są, będą i będą coraz gorsze. Tak? Tego się obawiam. Ubezpieczenie szpitali. To też jest temat. To jest też temat. To już jest następna ustawa. Ale ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek w tej chwili zna ten temat, bo... Ja znam, bo piszę. Pojawił się jakiś problem... Jakieś rozmowy z PZU, jakimś ubezpieczeniu. Tu gdzieś znowu pojawia się wątek potrzeby dogadania się kilku ministrów na czele z ministrem finansów, żeby może jakieś gwarancje tutaj podżerować ze Skarbu Państwa. O co tak naprawdę chodzi? Bo to jest jakaś kolejna tykająca bomba? Chodzi o to, że jest to kolejna ustawa, w której pozornie zrobiono bardzo dobrze pacjentom. Bo ułatwiono sposób dochodzenia roszczeń w przypadkach tak zwanych zdarzeń medycznych, czyli wtedy, kiedy szpital czy lekarz popełnił błąd, nie dochował procedury i tak dalej. Wiadomo, że są kłopoty z tym. Do tej pory pacjenci mogli to dochodzić swojego tylko przez sąd. Teraz ta droga będzie uproszczona. No tylko jakby posłowie zapomnieli, że pula środków na leczenie pozostaje bez zmian. I jeśli łatwiej nam się będzie dochodzić roszczeń, to ciągle z tej samej kieszeni. Także problem nie jest rozwiązany. Czyli, że pieniędzy nie będzie. No nie będzie pieniędzy. To zawsze nie ma pieniędzy, bo ten system by chyba pochłonął każdą ilość. Trochę tak, ale tempo, w jakim ta ustawa ma wejść w życie i zobowiązać szpitale do tego, żeby się... No tak, ale zobowiązać szpitale do tego, żeby się ubezpieczały, jest dosyć duże. I tutaj, no, zdaje się, że do końca tego półrocza one muszą mieć polisy, tak? Wykupić polisy. Tych polis nikt nie chce sprzedawać. Mają poza gdzie, PZU. Bo PZU sprzedaje, ale one ale są PZU, drogie. Ale PZU, tak, stawia wysoką stawkę z tego powodu, że nie zdążył się przygotować do nawet z przeliczeniami do tego, żeby... No ale też ryzyko jest ogromne, bo ustawa jest tak napisana, jest tak nieprecyzyjna, że ona, że ta lawina roszczeń musi ruszyć. I będzie pochłaniała 3%. Kwoty, którą szpitale dostają za to. Przepraszam, to już pan prezes Buczek, ale to kiedy nam wypłynie coś w stylu, co przeżywaliśmy na przełomie roku? No lada moment. Lada moment, no, to dobrze, to szykujemy się, wtedy będzie pewnie trzeci wniosek o odwołanie ministra. Pan prezes Buczek. Czy to są przykłady tego, jak w Polsce jest stanowione prawo? A może pan podżerował jakieś tam ubezpieczenie? Raczej nie. Nie? To prawo, jeżeli jest tworzone i zmieniane w Polsce, niestety jakościowo te zmiany są bardzo słabe i to jest sprawa przykra, bo no nic się tutaj nie poprawia, wręcz przeciwnie,
kolejne przykłady ustaw pokazują, jak wiele rodzą one kontrowersji. Dlaczego te kontrowersje nie są rozstrzygane w momencie, kiedy to prawo jeszcze jest układane, tylko dopiero po tym, jak ono wchodzi w życie? Bo liczy się głosy, czy koalicja ma większość do przegłosowania, a nie za mało się dyskutuje o meritum. No tak, pytanie jest oczywiście, gdzie można by o tym meritum dyskutować, bo może rzeczywiście nie wszyscy posłowie muszą się... Na komisjach. Na komisjach. Najpierw sejmowych. Na komisjach, oczywiście. Słuchajcie, ja teraz będę uprawiał czepialstwo, bo nie chciałbym w żadną stronę przesadzić, ale wydaje mi się, że mam choć nieco prawa i uzasadnione będzie to moje czepialstwo. Wracając wczoraj do domu, słuchałem w Radiu Tok FM debaty nad wotum nieufności wobec ministra Jurkowicza. Posłuchajcie państwo fragmentu tej debaty, to będzie fragment wystąpienia premiera Tuska. Szanowne panie i panowie posłowie, ze względu na dość osobliwy fakt, że mówię tu o nadgorliwości opozycji, która w ciągu kilku pierwszych tygodni działania nowego rządu po raz drugi zgłasza dość beznadziejne w swojej formie treści i celowości wotum nieufności. Nie mam żadnych wątpliwości w związku z tym, jaka jest intencja tego specyficznego i przetrenowanego już przez was przedstawienia politycznego. W związku z tym nie będę mówił długo, bo uzasadnienie wniosku, jakie do nas dotarło, także na piśmie, jest, nie wymaga komentarza dłuższego niż jedno mocne słowo, ale ze względu na potrzebę utrzymania tej debaty na elementarnym poziomie kultury, tego słowa komentarza pod jakością uzasadnienia nie użyję. Natomiast, ale cieszę się, że przynajmniej ci, którzy mają przekonanie, że warto bronić elementarnych interesów publicznych, że są na sali i będziemy mogli poważnie, przez chwilę poważnie porozmawiać, może nie o samym wniosku, jego uzasadnieniu, ale o problemie, bo problem bez wątpienia wymaga skupienia i uczciwego podejścia. No i teraz, żeby nie było żadnej wątpliwości, bo tak, premier po tym wstępie mówił kilkanaście minut i oczywiście na szczęście na końcu powiedział, że problem jest, ale mnie się wydaje i to nic związanego, słuchajcie, to tutaj teraz z ekonomią, ale mnie się wydaje, że trochę to jest dziwne, że wychodzi premier na mównicę i mówi, że wniosek jest beznadziejny, chociaż uzasadnienie tego wniosku jest naprawdę krótkie i ono właściwie sprowadza się do tego, że tutaj PiS napisał, że był problem i w związku z tym jest bałagan i oni mają świadomość tego, że minister jest krótko, ale ponosi za to odpowiedzialność. I jakkolwiek opozycja może nie jest za bardzo merytoryczna, to jak rozumiem, to był powód, żeby podyskutować nad tym, co się dzieje i mówienie, że wniosek jest beznadziejny i że właściwie nie chce mi się o nim gadać, chyba trochę nie przystoi. Słuchajcie, ja naprawdę miałem jakieś takie zupełnie negatywne skojarzenie, bo pamiętam to, co się działo na przełomie roku, tych ludzi, którzy może niepotrzebnie poszli w te kolejki, ale taka była presja wytworzona i te problemy, które były, i te pieczątki, i te recepty, i ten stres. I mówienie, że nagle debata jest beznadziejna? No i odwołanie ministra to wszystko zniweluje i nie będzie na przyszłość? Mi się wydaje, że trzeba dyskutować o problemie, o przyczynach. I o tym, żeby w przyszłości, w najbliższej przyszłości kolejne rzeczy nie wystąpiły. Natomiast to jest taka retoryka parlamentarna. Padają bardzo mocne słowa. Mnie się tylko troszkę śmiać chce, że media, które wszystko przytaczają, nie pamiętają sprawy Iwa Bradyny. Świeżutkie. A co to za sprawa? No to była sprawa, że się za rządu PiSu znalazł na listach refundacyjnych, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, jakiś lek. Były jakieś podejrzenia, one nie zostały potwierdzone, nie zostały udowodnione, ale między innymi ta ustawa, ja nie chcę jej bronić w każdym razie poszczególnych zapisów, ale ta ustawa miała na celu, żeby się nie pojawiały na listach refundacyjnych nie wiadomo skąd leki jakichś producentów, bo zostały wylobbowane. Nie wiem, czy ta ustawa jest w stanie to zahamować i o tym trzeba mówić. Natomiast ktoś, za czyich rządów się takie rzeczy zdarzały, powinien o tym pamiętać. Ja się zgadzam. Znaczy, mówię, nie polemizuję z tym, że nie wiem, czy opozycja ma najlepsze argumenty i nie chodzi mi o samą ustawę, tylko tym razem chodziło mi o formę. Najprościej mówiąc, chodziło mi o formę, że wydaje mi się, że nie było elegancko, jak miało być elegancko, a z drugiej strony problem rzeczywiście jest i trzeba go rozwiązywać i o tym też powinni posłowie dyskutować. Zgoda? Zgoda. Przy wprowadzeniu tej ustawy na pewno były mankamenty. Myślę, że rząd jest gotów to przyznać, chociaż ciężko to trochę przychodzi. Tak uważam.
No i zobaczymy, co będzie dalej. Pan minister Arłukowicz, czekamy na jego głosowanie. Czekamy na głosowanie w sprawie jego odwołania, ale zapewne to głosowanie przetrwa. No dobrze. Słuchajcie, przed nami jeszcze kolejne tematy. My oczywiście poinformujemy, jak tylko głosowanie się odbędzie, a to, do czego ja naprawdę chciałem w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG was zachęcić, to jest wiek emerytalny i debata nad wiekiem emerytalnym. Już może nie nad samym brakiem debaty, bo wczoraj strasznie tutaj prezes Grabowski zarzucał mi, że przejmuje się problemami, których nie ma. To znaczy tym, że rząd na ten temat na razie nie dyskutuje, no to już nie będziemy dyskutować nad tym, że debata miała być, a jej nie ma, tylko podyskutujemy o samym problemie, czyli wieku emerytalnym, bo myślę, że sporo ludzi ma prawo mieć wątpliwości, tym bardziej, że i SLD, i Solidarność, i OPZZ, to są te, chciałem powiedzieć, instytucje, czy te miejsca, czy te organizacje, które mają jakieś kontrpropozycje, a zatem trzeba to wszystko zebrać w całość i o tym porozmawiać, ale to już po informacjach w studiu magazynu EKG, pani Joanna Solska, pan Konrad Sadurski, pan Sebastian Bucz.